Witam Was bardzo gorąco, święta już tuż, więc czas przygotować coś dla Was specjalnego, a będzie to schab pieczony w całości, z dodatkami, z których przygotujemy pyszny sos. A więc zaczynamy. Zobaczcie, mam tutaj schab, kawał schabu takiego już obczyszczonego, wyczyszczonego z tych wszystkich błon, ścięgien, tego co niepotrzebne, czyste, chude mięso. Schab musimy porządnie przyprawić i porządnie obsmażyć, żeby później był soczysty, a nie suchy wiór. Mogę już zacząć rozgrzewać patelnię, bo ona musi być bardzo gorąca. A ja przyprawię schab solą. Zaraz rozetrzemy. Świeżo roztartym czarnym pieprzem. I czerwoną, słodką papryką. To na razie, na tą chwilę. Później zrobimy glazurę, bo to będzie zglazurowany schab. I porządnie wcieramy przyprawy w mięso. Zobaczcie, pięknie, równomiernie wtarte przyprawy. I tak właśnie musimy to zrobić. Musimy poświęcić chwilkę, żeby dobrze schab był przyprawiony. Następnie na patelnię wrzucam trochę masła klarowanego, bo będę obsmażał na maśle klarowanym. Musimy poczekać na ten przysłowiowy dymek. Myślę, że tuż jest już odpowiednio rozgrzany, więc kładziemy mięso. I ma skwierczeć. I mięsa przez chwilę nie dotykamy. Ono musi się zrumienić, ono musi się zamknąć. I teraz tak, na dno naczynia wrzucam trochę śliwek. To są śliwki suszone. Dodaję dużo tymianku. Wrzucam z gałązkami. To i tak będziemy z tego robili sos. Dodaję również kilka suszonych grzybków. Trzy ząbki czosnku, tylko ja je, słuchajcie, tak rozgniotę delikatnie, żeby puściły olejki. I teraz tak. Jedną cebulę, którą kroję na mniejsze części. Nieważne jak, jej wykorzystywać później nie będziemy. Tylko sos. I mam przygotowane dwa jesienne jabłka. I również kroję w drobne części. Tymianek, jabłka, śliwki to jest połączenie idealne. Zobaczcie, coś takiego. Teraz odwróćmy mięso. Zobaczcie. I o to właśnie chodzi w kuchni. To ma wyglądać już na samym początku. To ma być zrumienione, zamknięte, a mięso będzie soczyste. Czekamy chwilę, niech się obrumieni. Obsmażone mięso zdejmujemy z patelni i przekładamy do naczynia żaroodpornego. No i tak trochę siądzie, bo jabłka się rozgotują. I teraz tak, na patelnię wlewam trochę wody.
Musimy zebrać to, co najsmaczniejsze. I przelewamy do naczynia. Pamiętajmy, że schab jest chudym mięsem, więc tu się nam nic tak naprawdę nie wytopi. Więc dlatego trzeba dolać wodę. Ale nie za dużo. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. I teraz tak. Tak przygotowane mięso wkładam do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni w tej chwili na godzinę. I spotykamy się ponownie z mięsem, bo będziemy jeszcze coś czarować, glazurować. Po godzinie w piekarniku schab wygląda już tak apetycznie, że chciałoby się go zjeść, ale to jeszcze nie koniec. Teraz tak, schab musimy przełożyć na talerz. Na chwileczkę, żeby mi nie przeszkadzał. Zawartość naczynia żaroodpornego przecedzam. I teraz zrobimy glazurę. Do miseczki dodaję 2 łyżeczki prawdziwego miodu. Dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego i łyżeczkę ostrej musztardy. Dokładnie to łączę. Następnie biorę schab i smaruję glazurą. Dokładnie. Tak wysmarowany schab przekładam z powrotem do naczynia żaroodpornego. I wkładam do piekarnika na 15 minut. Temperatura ta sama. A w tym czasie zrobimy sos. Żeby zrobić sos potrzebujemy łyżkę masła. Poczekajmy chwilkę, żeby się masło roztopiło. Następnie wrzucamy czubatą łyżkę mąki pszennej. Dokładnie rozprowadzam i będę podsmażał mniej więcej 2 minuty. Wlewam sos. I robię to stopniowo. Myślę, że sos jeszcze jest delikatnie za gęsty, więc jeszcze dodam wywaru. Następnie dodaję troszkę sosu sojowego. Sos złapie piękny kolor i smak. Dołożymy świeżo roztartego czarnego pieprzu i malutką szczyptę soli. Sos niech się pogotuje jakieś 2 minuty i gotowe. No i moje mięso jest upieczone, więc możemy ukroić plastereczek. I pamiętajmy po wyjęciu z piekarnika, żeby mięso chwilę odpoczęło. Inaczej jak będziemy kroić, wszystko wyleci, to co najlepsze, a mięso będzie suche jak wiór. A tego byśmy nie chcieli. Nie w mojej kuchni. Spójrzcie, jaka piękność. Spójrzcie, jaki jest delikatny. A jaki jest soczysty. Wow. Zobaczcie, po prostu cudo. Thank you.
oczywiście z sosem. Taki schab możemy, słuchajcie, podawać z gniecionymi ziemniakami. Najlepiej będzie smakowało. Niebo w gębie. Coś cudownego. Mięso kruchutkie, soczyste. Delikatne. Wow. No a ja już się muszę dzisiaj z wami pożegnać i życzyć wam takiego smacznego.